Siemanko, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z gry Battlefield 4. A dokładnie z multiplayera w tej grze. Jest to dokładnie zlepek trzech gameplay nagranych jakiś czas temu przeze mnie. A po prostu głos nagrywam, oglądając sobie ten gameplay. O czym chciałbym porozmawiać w dzisiejszym odcinku? Otóż chciałbym poruszyć kwestii, której ja chyba nie poruszam w Battlefield 4, bo mi się nie zdarza, bo nie ma do tego okazji. Otóż mam zamiar powiedzieć o rzeczach, którymi Battlefield 4, dzięki którym Battlefield 4 wygrywa definitywnie z Titanfallem lub Call of Duty Ghosts. Nie jako gra, ale właśnie te rzeczy przebijają tamte rzeczy w Ghostie i w Titanfallu, ale zaraz przejdę do rzeczy. Okej, mam tu na myśli. Spójrzcie sobie na liczbę broni dostępnych w multiplayerze w Call of Duty Ghosts średnio ujdzie. Spójrzcie na liczbę broni dostępnych w Titanfallu. Jest to po prostu mało i cienizna. A spójrzcie sobie na liczbę broni dostępnych w grze Battlefield 4. To jest pierwsza rzecz, którą Battlefield miażdży obie wspomniane gry. Liczba broni jest tu po prostu masakryczna w porównaniu do tych gier. Zarówno jest tu dużo broni, mnóstwo broni dla każdej klasy. Szturmowiec ma dużo broni, PDW jest dużo broni, snajperek jest dużo, tu jest wszystkiego dużo. Każdy, załóżmy, że jest ktoś, kto lubi na przykład daną klasę postaci lub dany typ broni, ktoś tam strzela sobie tylko LMG, albo ktoś tam gra tylko karabinami szturmowymi albo snajperkami, to mimo iż lubi grać tylko nimi, to nie będzie jakiś taki, nie będzie się nudził, bo tych broni jest od cholery. Jest co odblokowywać, zarówno jeżeli chodzi o kolejne bronie, jak i dodatki do nich. Na przykład jak ja jestem, przeważnie jestem fanem karabinów szturmowych. Dla mnie to jest najlepszy typ broni w praktycznie w każdej grze. Ja jestem po prostu karabin szturmowy master. Ja muszę grać karabinami szturmowymi, bo je uwielbiam. I na przykład ich tu jest strasznie dużo. Jest naprawdę duży wybór. Każda broń, na przykład szturmowa, jest inna. Ta jest bardziej szybko strzelna, ale na przykład ma mniejszy damage. Tamta ma większy magazynek, ale za to ma za to słabszy zasięg, coś w tym stylu. Tego jest strasznie dużo. I długo by opowiadać, ale każdy znajdzie tu z broni coś dla siebie, bo jest ich naprawdę dużo. Tymi rzeczami miażdży Battlefield Koda i BF-a. Ale jeżeli już jesteśmy przy broniach, to spójrzcie na liczbę dodatków do broni. Wiecie, lasery, celowniki, czy jakieś chwyty. W Call of Duty Ghost średnio może być, chociaż mi się nie podoba ten system, że kupuje się dodatki za squad points. Ja bym wolał zdobywać je, odblokowywać je, zdobywając kolejne fragi z broni. Ale jest ich dość dużo, w miarę, znaczy jest w miarę, każdy może coś tam dopasować, bądź co bądź. Spójrzmy na Titanfalla. Znowu niestety cienizna i biedota po prostu. Dodatków jest mało, jeszcze mniej niż w Ghostie, ale chociaż się odblokowuje je zabijając czy to piechurów, czy to widma, czy to pilotów, więc jest zróżnicowane to bądź co bądź. Trzeba się namęczyć czasami, żeby coś odblokować. I spójrzmy na takie dodatki do broni w grze Battlefield 4. Jest ich od groma do każdej broni i nie ma, że je kupujesz. Je musisz odblokować, korzystając z tej broni. A jest tu tyle celowników, tyle jakichś dodatków typu laser, bo są różne typy lasera, różne typy latarek. Jest dużo chwytów, to jest tyle chwytów, że no mimo iż czasami to różnica między jednym chwytem a drugim, czy tam trzecim jest znikoma, to chce się odblokować, bo to jest taki, ja to nazywam elementem RPG-owym, choć to jest prawdopodobnie błędne stwierdzenie, ale ja tak sobie nazywam. Element RPG-owy właśnie, że odblokowuje kolejne rzeczy. Bardzo idzie do 100 iluś tam kili, odblokowuje się właśnie co 10 zabójstw dodatek. A później odblokowujesz, zabijając co ileś tam zabójstw z broni, dostajesz pakiet, czarny pakiet bojowy i tam są dodatki do tej właśnie broni.
Jest ich naprawdę dużo, można sobie tak broń spersonalizować do każdego typu broni, jest od cholery dodatków. Czy to LMG, czy to szturmowe, czy to snajperka, do snajperek jest również ciekawy wybór dodatków. Battlefield 4 właśnie bije na głowę Ghosta i Titanfalla i bije Battlefielda 3 na głowę, bo w trójce to trójka jest uboga przy czwórce, jeżeli pod tym względem. Ja tak cały czas tutaj na przykład mówię, że Titanfall wypada najgorzej, no bo szczerze mówiąc on wypada najgorzej, jeżeli chodzi o bronię. Ale Titanfall bije na głowę takiego Battlefielda i Call of Duty troszeczkę rozgrywką, moim zdaniem, i dopracowaniem. Dalej, i innowacyjnością również. Również jest rzecz, którą bije na głowę Battlefield, Call of Duty czy Titanfalla, to są właśnie pojazdy. Bo w Call of Duty nie ma ich w ogóle. W Titanfallu są jeszcze Tytany, które biją pojazdy, ale to zaraz wytłumaczę, dobra. W Call of Duty nie mamy żadnych pojazdów, którymi możemy jeździć bezpośrednio. Chyba że jest to Scorestreak. Scorestreaky były w Black Opsie 2. Chyba że jest to Killstreak, na przykład jest ten. Można latać w śmigłowcu, albo można taki dron prowadzić, co lata. Ale to takie tam troszeczkę gówniane, bo to musisz być Killstreaka, żeby sobie czymś takim polatać. Ja rozumiem, że Call of Duty to jest Call of Duty. To jest gra, w której są ciasne mapy, szybkie tempo rozgrywki. Mi się to podoba, nie ma nic do tego. Ale jednak pojazdy potrafią czasami coś dać. Bo w Battlefield też się da grać bez pojazdów, jakieś deathmatche czy dominacje. Tam nie ma pojazdów i się robi taki Call of Duty. Turniej dobrze, w Call of Duty mogłoby się też grać z pojazdami. Jakby kto wolał właśnie do wyboru. A w Call of Duty tego wyboru nie ma. W Titanfallu znowu mamy Tytany, które bądź co bądź zastępują pojazdy i się przy tym super sprawdzają. Choć moim zdaniem Tytany mają zbyt słabo się je personalizuje, o czym mówiłem w poprzednim odcinku z Titanfalla, że niestety personalizacja Tytanów jest moim zdaniem zbyt uboga. Mogłoby być jeszcze więcej broni dla tych Tytanów, bo w porównaniu właśnie z maszynami, z pojazdami w Battlefield 4, gdzie jest ich po pierwsze również od cholery każdego typu, są przynajmniej po dwa typy czołgów, dwa typy myśliwców, a nawet trzy, jakichś wozów transportowych, motorów, czy tam śmigłowców, myśliwców. I również do tego wszystkiego odblokowuje się dodatki, które pomagają bądź co bądź. I każdy sobie dostosuje pojazd jak chce. I jest ich bardzo dużo, naprawdę. Więc nie ma co narzekać na to. Jeszcze nie wspomniałem, a Battlefield to ma jeszcze dodatki, bądź co bądź, wyróżniające się na tle dodatków do Call of Duty Ghost czy Titanfalla. Bo Call of Duty Ghost w dodatku dostajesz 4 mapki do multiplayera, tryb i mapa w jednym do trybu Extinction, no czyli do wymarcia, oraz jedną broń. Z reguły dostaje się chyba jedną broń w tych. Ja nie kupuję tych DLC, to nie jestem pewien, też mało się nimi interesuje. Ale dostaje się jedną broń zwykle. Okej. Titanfall. Wyszło ostatnio DLC. Expedition się nazywało. Ja się z początku zdziwiłem, że właśnie ten Season Pass jest taki tani. Ale już wiem dlaczego. Bo jest strasznie ubogi. W tej grze. A Titanfall to jest gra styk, ten multiplayer już tak kompletnie, bo ona nie ma singla. Ale w DLC są dostępne tylko 3 mapy. No ja pierdzielę, słuchajcie, 3 mapy, 0 broni, 0 trybów. To naprawdę, to jest jeszcze gorsze DLC niż do Ghosta, bo 3 mapy dostajesz. Może tam płacić troszeczkę taniej, ale no słuchajcie, 3 mapy, 0 trybów, 0 broni, no. Nie podoba mi się takie coś. Takich. Na taki układ to ja nie pójdę na pewno. I spójrzmy na DLC do Battlefielda 4 i to jest kolejna rzecz, którą wygrywa. Bo w Battlefieldzie 4, po pierwsze, już osobną sprawą, którą wygrywa Battlefield, to jest premium, ale o nim powiem zaraz. Najpierw o poszczególnych dodatkach. W dodatku dostaje się 4 mapy, przynajmniej chyba 5 nowych broni, jeden tryb, jakieś tam nowe gadżety, czy to dron, czy to jakiś tam robocik jeżdżący, zależy jakie to DLC. Jakiś tam pojazd się też zawsze dostaje, czy tam dwa jakieś nowe tam modele.
No słuchajcie, nic tylko kupować. Mało tego, jeżeli nie chcecie kupować ich oddzielnie, to możecie troszeczkę zapłacić taniej i kupić sobie premium. Bo już premium to jest kompletnie inna jazda, to jest... To są dodatkowe pakiety bojowe, to jest dodatkowy wygląd na profilu, rozszerzona personalizacja profilu, nieśmiertelniki dodatkowe. Właśnie, w Battlefieldzie to jest takie coś jak nieśmiertelniki, to jest moim zdaniem lepsze. O, właśnie jak teraz, na przykład zdjąłem temu koleściowi. I to jest moim zdaniem lepsze takie nieśmiertelniki niż te tła w Ghoście. W Battlefieldzie również sam sobie możesz zrobić emblemat sobie możesz. W Ghoście zdobywasz, ale nie są aż takie złe. W Titanfallu natomiast, jak już mówiłem w poprzednim odcinku z Titanfalla, nie możesz zrobić nic. Nie możesz ani sobie ustawić tła, ani emblematu. Niestety. To mi się nie podoba i to jest właśnie rzecz, którą wygrywa Battlefield. Jak widać, Battlefield wygrywa wieloma... A, no i jeszcze oczywiście jest takie coś w Battlefieldzie jak miodna destrukcja otoczenia. Co bądź w tym Titanfallu mogłoby być. No bo tam tytany mogłyby zniszczyć jakiś murek czy coś. A nie mogą. Już w Goście to nawet wybaczę, pierdzielę, ale w Titanfall to powinien tytany móc zniszczyć jakiś murek czy coś w tym stylu, a nie że się kurde o niego zapierają i nie mogą iść, albo bronią. Ale to już pominę, bo Titanfall bije za to Battlefielda i Ghosta innowacyjnością oraz gameplayem oraz ogólnie płynącym fanem z grania w tę grę. Ale jak widać, Battlefield również ma swoje bardzo mocne strony, jaką jest ta RPGowość, którą ja to nazywam. Czyli zdobywanie broni, dodatków, a właśnie jeszcze zdobywanie ekwipunku dla klasy, rozwijając ją. To też jest dość ciekawe. A, jeszcze o dużej rzeczy nie powiedziałem. Battlelogiem wygrywa Battlefield 4. Ja rozumiem, że Battlelog to jest wiele problemów z nim jest. To nie działa, to jakieś tam pierdoły, to na serwer nie możesz wejść w ogóle. No, okej. To jest bieda. Ale na Battlelogu jest tyle statystyk. Tam jest takie centrum zarządzania waszym profilem w grze Battlefield. Nie ma czegoś takiego w Call of Duty, nie ma czegoś takiego w Titanfallu, szkoda. Mówię, są przeciwnicy Battlelog'a, ale mi się on cholernie podoba. Tam są wszystkie statystyki, możesz porównywać je ze znajomymi i te statystyki naprawdę są szczegółowe, jest ich dość dużo, bądź co bądź. I możesz tam tworzyć zadania dla swoich znajomych. Możesz tam tworzyć pluton, a nie jakieś tam klany w Ghoście, co jakoś to chillowo się robi. Tam masz bardziej zaawansowany dostęp do serwerów, które bądź co bądź są wszystkie dedykami, a nie co w Ghoście czy w Titanfallu nie ma dedyków, niestety. I właśnie Battlelog to jest duże udogodnienie, tam jest wszystko, statystyki broni, pojazdów, kaderatio, takie... No wiecie, o co mi chodzi, tam o medale, jakieś baretki, coś w tym stylu. No mi się ogólnie Battlelog podoba i to, co on zawiera i to, na co pozwala. Okej, ale odcinek zbliża się już powoli ku końcowi. Piszcie w opisie do filmiku, jakie wy uważacie za największe zalety Battlefielda 4, bo jak widać, on jednak jakieś ma i to dość poważne, lecz niestety ma tyle minusów, które praktycznie niwelują plusy do zera. I wychodzi z tej gry średnia, niestety. Okej, tak więc w tym odcinku to wszystko. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych odcinkach z gry Battlefield 4. Cześć.